specjalne wydanie programu Nazaret News. Dzień dobry. To jest pierwszy odcinek serwisu informacyjnego Liceum Sióstr Nazarytanek Warszawy. Emilia Kopińska. Witam Państwa. No i oczywiście cześć Wam wszystkim byłym, obecnym i przyszłym uczennicom najlepszego żeńskiego warszawskiego liceum. Zaczynajmy nasz serwis. Startuje nowy program Nazaret News. Dzisiaj premierowo specjalnie dla Was startuje program Nazaret News, czyli najświeższe wiadomości na temat życia naszej szkoły. Najważniejsze informacje nie tylko dla każdej licealistki, ale także dla naszych rodzin i bliskich. Nazaret News nie zawsze będzie bez błędów, ale zawsze będzie wartościowe. Być może czasami zaliczymy w topę, ale zawsze z uśmiechem, bo to jest tylko zabawa. Uczniowie, rodzice i cała moc atrakcji. Dni otwarte Szkoły Sióstr Nazarytanek. Już 6 kwietnia odbędzie się drugi w tym roku dzień otwarty w naszej szkole. Będzie on podzielony na 2 spotkania. Dla podstawówki o godzinie 10 oraz liceum o godzinie 11.30. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jak wyglądają zajęcia w naszej szkole, jak się do niej zapisać oraz dlaczego uważamy, że nasza szkoła jest najlepsza. Dni otwarte to nie tylko okazja do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, ale także udział w ciekawych warsztatach, m.in. tu, w naszym nowoczesnym studiu nagraniowym, które staje się późnią wielu talentów, nie tylko dziennikarskich, ale także muzycznych i influencerskich. Już dziś zapraszamy. Szczegóły na stronie www.nazarytanki.edu.pl. Wzruszające chwile na Czerniakowskiej. 16 marca tego roku był ważnym dniem dla naszej szkoły. Na murze klasztoru, tuż obok naszego liceum, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą siostrom nazaretankom, które w czasie II wojny światowej ratowały dzieci żydowskie. Jedna z sióstr, siostra Eutalia, została odznaczona Orderem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uroczystość ta, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, miała bardzo szczególną oprawę. Oprócz władz państwowych, samorządowych, sióstr z Zarządu Generalnego z Rzymu, władz prowincji warszawskiej i sióstr nazaretanek z całej Polski swoją obecnością zaszczyciły nas rodziny uratowanych dziewczyn. Jedną z nich była pani Wanda Jasińska, córka Ewy Czerniak, wspaniałej malarki. Wywiad z panią Wandą ukazał się 24 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów, na kanale Sióstr Nazaretanek, a fragment za chwilę Państwu przedstawimy. A ona pamiętała o siostrach bardzo. Dopóki żyła siostra Izabela, to bardzo regularnie ją odwiedzała. To dosyć często do siostry Izabeli przychodziłyśmy i siostra Izabelę dobrze pamięta. Zachęcamy do obejrzenia całości na kanale Nazaret TV. Wiosna przyszła do nas. Przyszła do nas w lutym niespodziewanie. Potem się oddaliła, a teraz jest już kalendarzowa i nie da się jej wymazać. Mowa oczywiście o wiośnie. I chociaż momentami aura bardziej zimowa, to wszystkie znaki na niebie wskazują, że wysokie temperatury tuż, tuż. Również w naszej szkole świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. Już w najbliższy weekend Wielkanoc. Rozpoczął się Wielki Tydzień, a to oznacza, że święta już blisko. Ten szczególny czas rozpoczyna się w Niedzielą Palmową, a kończy Wigilią Paschalną. Z tej okazji życzymy wszystkim wspaniałych świąt w gronie najbliższych oraz doświadczenia radości ze zmartwychwstania Jezusa. Alleluja! Na nadchodzące święta wielkanocne życzymy wszystkim siostrom, nauczycielom i naszym rodzinom oraz byłym, obecnym i przyszłym uczennicom naszej szkoły błogosławionych świąt! Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.